Jeśli teraz się ugnę, ta kretynka pomyśli, że przyjąłem dziewczynę, bo mnie o to prosiła. Co z tego? Posłuchaj mojej rady i się wstrzymaj. Nie rozumiem ich. Odkąd to bardziej zależy im na stypendyście, niż na kimś, kto płaci czesne? Zdradzę ci sekret, ale ma zostać między nami. Wiem z dobrze poinformowanego źródła, że najlepsze uniwersytety europejskie zastanawiają się nad włączeniem Elite Way na listę rekomendowanych liceów. Byłoby wspaniale. Większy prestiż, większe czesne. Co to ma wspólnego z powrotem tej uczennicy? Nie sądzę, by uniwersytet był tym zainteresowany. Gdy profesor Madariaga wysłał list, powstał problem prawny, który nie sprzyja uniwersyteckiej kontroli. Nie czas na takie kłopoty. Przecież to protest pana nikogo. Możliwe, ale jego skarga została rozpatrzona. Komisja nie chce mieć problemów. Twoje liceum jest znane jako bezkonfliktowe. I takie ma pozostać. Lepiej przywróć tę uczennicę, a później zastanowimy się, co zrobimy z tym profesorem. Masz rację. Muszę chłodno myśleć. Cisza i spokój. Tranquilidad en Elite Way School, licenciado. Licenciado Robles. Panie mecenasie? Licenciado. Pero sabe por qué no hay ruido? Wie pan, czego nikt tu nie hałasuje? Bo potrafię być twardy, kiedy trzeba. Słyszy pan? Wszyscy uczniowie uczą się dla dobra tego kraju. Cisza! Cisza! Milczeć! Uspokójcie się!